Cześć, tu Basia i Ecekuś. Witamy Was. Dzisiaj mam pomysł na stworzenie przybornika na długopisy i kredki na Wasze biurko. Ecekuś, czy Ty masz taki przybornik? Nie mam. Ja ostatnio zgubiłem kilka kredek. No właśnie, myślę, że taki przybornik pomoże Ci utrzymać porządek. Spójrz, czy kojarzysz, co to jest? To wygląda jak jakaś puszka. A gdzie można taką puszkę znaleźć? Na pewno w sklepie. To prawda, ale to nie była taka pusta puszka. Ja najpierw kupiłam kukurydzę, którą zjedliśmy wczoraj na obiad. Kojarzysz? Jedliśmy kukurydzę z puszki. Lubię kukurydzę. No właśnie. I taką puszkę odzyskałam właśnie po zjedzeniu kukurydzy. Oczyściłam ją z etykiety i możemy ją wykorzystać. Bardzo ważna uwaga. Chciałabym Was uczulić na bardzo ostre krawędzie tutaj po wieczku od puszki. Jeśli będziecie tworzyć taki przybornik samodzielnie, pamiętajcie, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć właśnie ten ostry brzeg. To co, Ercekuś, zaczynamy? Zaczynamy, do dzieła! Powiedz mi, Ercekuś, jaki kolor króluje u Ciebie w pokoju? Na ścianach króluje żółty. Super! Dlatego właśnie myśląc o tym, żeby przybornik pasował do Twojego pokoju, zorganizowałam nam taką żółtą włóczkę. I to właśnie ona będzie głównym elementem dekoracji naszego przybornika. Mam też koraliki, wstążki, mulinę i najważniejszy filc. Różnokolorowe arkusze filcu po to, aby stworzyć z naszej puszki bajkowego stwora. Ja już się nie mogę doczekać, a Ty? Ja też! To co, do dzieła? Zaczynamy! W pierwszej kolejności owinę całą puszkę wełną wokół, tak żeby była taka mięciutka i włochata. Zacznę sobie od dołu. Dodam odrobinę kleju, żeby przykleić te pierwsze warstwy włóczki, aby nam się to wszystko nie odkleiło. Będziemy musieli ciaśniutko zwijać, tak żeby było to takie gęste, żeby nam nie prześwitywał ten złoty kolor puszki. Jak tylko skończę, to pokażę Wam, co robić dalej. To chyba zajmie 58 dni. Nie, 58 dni na pewno nie, ale kilka minut. Myślę, że uwinę się w 3 minutki. No to jedziemy. Kiedy będę kończyła zawijanie, muszę przykleić ten ostatni kawałek, żeby cała wełna nam się nie odkleiła. Czy tą bajkową postacią będzie jakiś kurczak? Zobaczysz. Niech to będzie niespodzianka. Dobrze, owinęliśmy już całą puszkę wełną. Teraz przygotuję sobie filcowe uszy i oczy dla mojego stworka. Czyli ten stworek będzie miał uszy. To może będzie króliczek. No skąd wiedziałeś? Popsułeś całą zabawę, Ercekuś. Wcale, że nie. Ale będziesz się cieszył z króliczka? No bardzo. To dobrze, cieszę się. Mam gotowe trójkątne uszy. Teraz użyję czarnego i białego filcu do zrobienia oczu dla mojego królika. Króliki też mają taki śmieszny nosek i wąsy. To prawda, różowy nosek i wąsy. Wszystko będzie. Może nosek zrobimy z pompona? Różowego pompona? No oczywiście! Super! Wycinam dwa mniejsze czarne kółka, które są potrzebne do oczu i teraz dwa większe białe. I teraz co? Nosek, tak? I wąsy. Byłoby super. To skoro nosek, no to różowe pompony. Wszystko mam tutaj pod ręką. No a wąsy? Wąsy chyba wytniemy. Czy też różowe? Fioletowe. Dobra, ale to będzie kolorowy królik. Wiesz co? A może przyjmiemy, że to będzie zupełnie inne zwierzątko. Jakieś takie bajkowe, wymyślone przez nas. A możesz wymyśleć mu nazwę? Dobrze, daj mi chwilę, już się zastanawiam. Wycięłam już wąsy dla Twojego zwierzaka. Teraz przykleimy wszystkie elementy
buzi naszej, dla naszej postaci. Zacznę od uszu na górze. No dobra, to co? Przyklejam jeszcze oczy. W tym miejscu będzie ok? Tak! Dobrze, to daj mi jeszcze chwilę. I co, teraz już lepiej? Wygląda super! Ciągle dochodzą jakieś dodatkowe elementy i tak się zastanawiam, jak go nazwać. Jest tu tyle kolorów. Wygląda tak barwnie, powiem ci, sama nie wiem. Ale ten stworek jest śmieszny. Myślę, że dobrze mu pójdzie utrzymanie porządku w twoich kredkach. Ja nawet mam dla niego imię. Naprawdę? Wymyśliłeś coś za mnie? No jaką masz propozycję? Nazwałbym go Wąsek. Wąsek? No jasne, ma takie duże wąsy, że myślę, że Wąsek będzie do niego pasowało. Basiu, pokaż go, pokaż! Wow, wygląda niesamowicie! To prawda, te wąsy wyglądają fenomenalnie. Prawdopodobnie zajmą ci pół biurka. Nie, biurko mam duże. To dobrze, bo już się bałam, że się nie zmieści. No dobra, to jest wąsek. Mamy imię, są oczy, uszy, nosek. Co by tu jeszcze zrobić, żeby przybornik był funkcjonalny? Mam pewien pomysł. Proponuję, aby w środku zrobić przegródki. Wiesz, żebyś mógł sobie uporządkować osobno kredki, osobno długopisy, a osobno ołówki. Co o tym sądzisz? Ja używam tylko żółtych i zielonych kredek, więc wystarczą dwie. Okej, w porządku, to zrobimy dwie przegródki. Spójrzcie, wykorzystam wykałaczkę, taką, z której można zrobić szaszłyki. Wkleję ją w środek naszej puszki, tak żeby utworzyła nam dwie przegródki, które oddzielą kolorowe kredki Ercekusia. Odmierzę kawałek, jaki jest mi potrzebny. I teraz będziesz potrzebowała piły? Nie, postaram się ten patyczek ułamać. Basiu, ale ty jesteś silna. To prawda. Jeśli nie będziecie mieli siły, to poproście o pomoc rodziców. Ale myślę, że ten patyczek łamie się dość łatwo. Wsadzę go do środka i w zasadzie jego wielkość jest tak odpowiednia, że w zasadzie jest tak naprężone o ścianki, że sam się trzyma. Natomiast, żeby utrwalić to, przykleję jeszcze ten patyczek do ścianek naszej puszki klejem. Okej. Klej zaraz wyschnie i przegródka jest gotowa. Może sprawdzimy, czy działa? Czy masz jakieś cienkopisy, ołówki albo kredki? Poczekaj, zaraz ci przyniosę. Spójrz, Ercekuś, mam tu trochę flamastrów i markerów. To co? Włożyć je do środka? Tak! Z tej strony będą... O, nie, tu z tyłu. Będą grube markery. A z przodu te cieniutkie. Wszystko pięknie się trzyma, ustawione, nic się nie miesza. Przybornik jest funkcjonalny. I myślę, że twój wąsek się uśmiecha i cieszy się, że jest taki przydatny. Super, Basiu! Dziękuję ci za ten pomysł! Ja ci dziękuję za pomoc. Was również zachęcam do uporządkowania waszego biurka poprzez stworzenie takich przyborników. Dzięki, do zobaczenia! Pa!